4. Proszę Państwa, uchwała w sprawie ograniczenia czasu handlu na terenie gminy miejskiej Kraków w Wielką Sobotę. Jest to projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, w imieniu której głos zabierze kolega Dziedzic. Bardzo proszę. Projekt uchwały w tej formie zaopiniowaliśmy pozytywnie. 8 głosów za, 1 głos przeciw. I teraz proszę Państwa, głos kolega z Petru. Szanowni Państwo, zarząd nie wnosi uwag do projektu tej uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Koleżanka Kolasa, bardzo proszę. Proszę Państwa, ja proponuję wniesienie autopoprawki w związku z przegłosowaniem nowego tekstu uchwały wcześniejszej. Nasza uchwała brzmi: wnioskować do Rady Miasta Krakowa o ograniczenie czasu handlu detalicznego na terenie gminy miejskiej Kraków Wielką Sobotę do godziny 12 w zamian za Wielki Piątek. Proponuję wykreślenie od słowa w zamian za Wielki Piątek. Ale może nie. Ale przegłosowaliśmy Wielki Piątek bez ograniczeń. Więc dlatego jest autopoprawka. Proszę Państwa, to jest na razie autopoprawka. To jest bez zamian. Kropka to 12. Tam jest. No tak, no tak. No ale oczywiście w tej chwili jesteśmy w trakcie. A ja zgłaszam wniosek o pozostawienie treści, żeby opinia do Rady Miasta poszła jednoznaczna, że Wielki Piątek nie chcemy, oprócz tamtej uchwały. Ale dobrze kolego, ja Ci udzielę głosu, ale w kolejności. Nie, no pierwszy się zgłosił tam ktoś w rogu. Nie. To teraz ja się pamiętam. Stawiam wniosek o pozostawienie dotychczasowego zapisu. Żeby to było jednoznaczne do Rady Miasta pokazane, że Wielki Piątek dalej się nie godzimy, a Wielką Sobotę prosimy o ograniczenie. Dobrze, czy ktoś z Państwa radnych chciał? Kolega Andrzej Dziedzic, proszę. Znaczy, ewentualnie moja opinia się pokrywa z opinią Pana Janka, bo myśmy na Komisji Bezpieczeństwa dyskutowali na temat właśnie Wielkiego Piątku. Dlaczego w ogóle powstał projekt tej uchwały na Komisji Bezpieczeństwa? Rozmawialiśmy na temat Wielkiego Piątku pod kątem takim bardzo, że tak powiem, życiowym, praktycznym. Moi drodzy, większość ludzi robi zakupy w Wielki Piątek. Jest to ostatni dzień, powiedzmy, wytężonej do czasu pracy handlu. Taka jest prawda. Handel w tym dniu pracuje bardzo intensywnie. Ludzie również też po pracy starają się robić zakupy. Ja ze swojej strony, jako mężczyzna, myślę, że większość mężczyzn, którzy są na sali, dostają ewentualne karteczki od żon. Żony pracują, powiedzmy, w kuchni, jeżeli są w domu lub mamy lub babcie. Mężczyźni kupują artykuły, które w tym momencie, powiedzmy, zostały przeoczone podczas zakupów w tygodniu. I prawda jest taka, że ten dzień jest takim dniem wzmożonych zakupów. I myślę, że każdy z nas chyba spotkał się z tym, że coś mu umknęło w tym całym okresie przygotowawczym do Bożego Narodzenia. Właśnie i w tym Wielkiego Tygodnia. Proszę, nie mówię o Wielkim Piątku teraz. No. To Wielki Tydzień, a nie Boże Narodzenie. Ale prawda jest taka, że te zakupy robimy. I moi drodzy, a z kolei znowu Wielka Sobota jest dniem takim, że wszyscy chcemy iść do tego święcenia. No, taka jest prawda. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Chcesz zabrać głos? Nie. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do głosowania całej uchwały, są dwie poprawki.
Jedna jest, żeby skreślić słowa w zamian za Wielki Piątek. Druga jest, żeby zapis zostawić bez zmian. Proszę Państwa, czyli w takim układzie głosowanie nad treścią tej uchwały... Teoretycznie tak, ale żeby była jasność, przegłosuję wniosek, żeby skreślić w zamian za Wielki Piątek. Kto z Państwa jest za skreśleniem słów w zamian za Wielki Piątek? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto jest... Kto jest przeciw? Żeby pozostawić uchwałę bez zmian. Kto jest przeciw? Koleżanka, jeden. Nie pozostawić bez zmian. Kto jest przeciw wykreśleniu? Czy mam jeszcze raz powtórzyć? To jeszcze raz reasumpcja głosowania. Proszę Państwa, głosujemy projekt zmian, wniosek koleżanki Kolasy, aby wykreślić w projekcie uchwały w zamian za Wielki Piątek, czyli ograniczyć handel detaliczny Wielką Sobotę do godziny 12. Kto z Państwa jest za tym, że za wykreśleniem tych słów w zamian za Wielki Piątek, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto z Państwa, proszę Państwa, proszę, jesteśmy w trakcie głosowania. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobrze policzyłem? Dobrze. Dziewięć jest przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba nie się ukrywa. Proszę Państwa, ja się wstrzymałem, ale z tego wynika, że dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. Bo oni wyszli. Ale to Stasiu, no nie możesz tak mówić. Proszę Państwa, bardzo proszę o bez komentarza. W związku z tym teraz proponuję jeszcze raz, żeby nie było żadnych niedomówień. Głosujemy nad projektem nowej uchwały. Zamian było skreślone, czyli w tym momencie projekt uchwały brzmi: wnioskować do Rady Miasta Krakowa o ograniczenie czasu handlu detalicznego na terenie gminy miejskiej Kraków w Wielką Sobotę do godziny 12. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. O, to już mi będzie łatwiej liczyć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Przy dwóch osobach wstrzymujących 18 za, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, czyli 18 za, przeciw 0, dwie osoby wstrzymujące. Podjęliśmy tą uchwałę. Bardzo Państwu dziękuję.